Zadanie 27 z matury próbnej 2014 rok. Czas połowicznego rozpadu pierwiastka to okres, jaki jest potrzebny, by ze 100% pierwiastka pozostało 50% tego pierwiastka. Oznacza to, że ilość pierwiastka pozostała z każdego grama pierwiastka po x okresach rozpadu połowicznego wyraża się wzorem następującym. W przypadku izotopu jodu czas połowicznego rozpadu jest równy 8 dni. Wyznacz najmniejszą liczbę dni, po upływie których pozostanie z 1 grama jodu nie więcej niż 1/8 grama tego pierwiastka. Zauważ, jeżeli na początku będziesz miał 1 gram danego pierwiastka, to po upływie 8 dni będziesz miał już o połowę mniej danego pierwiastka, czyli 1/2 grama. Gdy upłynie kolejne 8 dni, z kolei ta ilość zmniejszy się o połowę, czyli połowa z 1/2 zostanie 1/4. I tak dalej, jeżeli zwiększymy z kolei czas o kolejne 8 dni, to ta ilość pierwiastka znowu zmniejszy się o połowę, czyli połowa 1/4, to zostanie nam 1/8. I tak naprawdę w tym momencie zadanie zostało zrobione, gdyż ta liczba 0,125 grama to jest po prostu 1/8 grama. I w tym momencie obliczyliśmy, że muszą upłynąć 3 takie okresy, czyli łącznie 24 dni, aby ilość danego pierwiastka była nie większa niż 1/8. Ale spójrzmy na to zdanie może jeszcze z innej perspektywy. Mamy tutaj podany wzór i oczywiście wartość liczbowa tego wzoru musi być, jak mówi treść zadania, mniejsza bądź równa od 1/8. Stąd ten wzór przyrównaliśmy do 1/8. Tu oczywiście jest ułamek dziesiętny, ale za chwilę zamienimy go na zwykły. Lewą stronę przepisujemy, a tutaj, jak powiedziałem, ułamek dziesiętny zamieniamy na zwykły. Mam nadzieję, że potrafisz rozwiązywać takie równania. Lewą stronę przepiszę. 1/8 należy po prostu zamienić na 1/2 do potęgi trzeciej. Co tu się stało? Zmieniliśmy po prostu wygląd ułamka. 1/8 to jest 1/2 do trzeciej. Po co to zrobiliśmy? Po to, aby mieć takie same podstawy. Widzisz, tutaj i tutaj już mamy 1/2 i 1/2 w podstawie potęgi. No i teraz ważny moment. Co możemy powiedzieć teraz o wykładnikach? Oczywiście nie możemy przepisać x mniejszy bądź równy od trójki, ponieważ zauważ, im bardziej będziesz wymnażał potęgę 1/2, to ta wartość będzie ci bardziej malała. Czyli inaczej mówiąc, im większy będzie x, to tym bardziej wartość potęgi zmaleje. Czyli tutaj musimy odwrócić znak naprzeciwny. X większy równy od trójki. Jeśli jeszcze tego nie rozumiesz, rozpisz sobie na kartce 1/2 do trzeciej oraz 1/2 na przykład do piątej i zauważ, że 1/2 do piątej jest mniejsza od 1/2 do mniejszej potęgi. Dlatego tu, gdzie jest większy x, to będzie mniejsza liczba. I odwrotnie, gdzie jest mniejsza liczba, to na pewno wykładnik musiał być większy. Stąd możemy już udzielić odpowiedzi do zadania. Potrzebne są 3 okresy połowicznego rozpadu, czyli 24 dni.